Witam, z tej strony Jan Pawłowicz. Dzisiaj będziemy robić francuskie paróweczki, czyli zwane potocznie hot dogami. Te oto hot dogi są bardzo pyszne, bardzo prosty przepis. Dla każdego, a nawet dla twojego starego. Zapraszam. Właśnie teraz nasłuchujemy dzikiej zwierzyny, żeby ją upolować. O, maślinka! Właśnie przemierzyłem lasy po to, żeby zdobyć troszeczkę mięsa na parówki. O to chodzi, żeby parówki były pyszne, ale w tym lesie nie znalazłem żadnej świnki, żadnego niczego. No wiadomo, jakbym spotkał ładną świnkę, to by można było coś zrobić. No ale tutaj mowa oczywiście o śwince na parówki. W tym oto celu udamy się do sklepu. To jest najlepszy sklep mięsny. Wróciliśmy właśnie do naszego pięknego mieszkanka, do kuchni, w której zawsze gotuję wszystkie swoje potrawy. Zakładam fartuch, żeby się nie uświnić, jak nasza świnka Magdalenka w lasku. Teraz będziemy rozpakowywać nasze produkty zakupione w super sklepie. Oto tutaj odpakujemy bułeczki. Proszę bardzo, jedno cięcie, precyzja i idealnie. Teraz wyciągniemy nasze paróweczki z lodóweczki. Ja ci w domu do lodówki nie zaglądałem! Dobra paróweczka. Dobra jesteś. No co ty kurwa, co tam robić w mojej kuchni? Przepraszam was za mojego pana Macieja, który to wszystko nagrywa. Nie umie się zachować, to zwykły cham i prostak. Przejdźmy więc dalej. Teraz pokażę wam, jak prawidłowo włożyć parweczkę do bułeczki. Otóż bierzemy, mamy tutaj już przygotowany olej. Maczemy małego paluszka. Tutaj smarujemy dobrze koniuszki. Pięknie wchodzi. No i teraz paróweczkę, oczywiście też, żeby nie było, że jesteśmy samolubni. Dobrze. I teraz wkładamy do bułeczki. Tak, żeby lekko wystawało. Ustawiamy tutaj równo 200 stopni Celsjusza oraz termoobieg. I w tym momencie czekamy, aż dioda zniknie i będzie piekarniczek nagrzany, aby włożyć parówkę. A ty co tutaj robisz? A teraz zobaczymy paróweczki. Jeszcze 15 minut. A teraz sprawdzimy, jak tam wyglądają nasze paróweczki po 15 minutach w piekarniczku. Co to jest? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Miałeś przecież tego pilnować. Ale ja z tym nie mam nic wspólnego. Miałeś pilnować moich parówek. Wszystko, żeś zepsuł. Zrobił przepis w dupę. Teraz będziemy wyjmować nasze bułeczki, żeby włożyć do niej paróweczki. Chrupkie, cieplutkie. Będziemy owijać ładnie, dekorować nasze bułeczki. Oczywiście parówki. No ktoś zepsuł, nie będę mówił kto, no bo niestety nie mogę. Bierzemy naszą bułeczkę i nacinamy ją w tym oto miejscu. Proszę bardzo,
jest idealnie wycięta pod parówę. Rozchylamy lekko wargi bułeczki i wlewamy tam swój sosik. Teraz jeszcze udekorujemy to sałatką, wepchniemy ją do środeczka, do naszej bułeczki i na to paróweczkę. Wygląda już całkiem smacznie. Teraz polewamy to wszystko sosem, jak na amerykańskich filmach. Tak oto zrobiony hot dog jest cudowny, ma dużo składników, czyli aż 3, czyli sałatka, kiełbaska oraz paróweczka. Jest on pyszny i w tym momencie pragnę wam przedstawić, jak smakuje. Kurwa, paluszki lizać! Jest cudowny! Zjadłbym takiego, nawet jakbym miał umrzeć jutro. Polecam każdemu ten przepis. Tak więc wyglądała moja dzisiejsza przekąska. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich przepisów, które są proste, zapraszam do śledzenia mojego fanpage'a, Instagrama, gdzie wrzucam nowe fotki, to co się aktualnie u mnie dzieje, oraz do zasubskrybowania kanału w celu oglądania dalszych filmów. Zapraszam. Macieju, chodź do mnie. Musimy porozmawiać jak mężczyzna z mężczyzną. Został mi ostatni hot dog. Chcesz go może? Chcesz go dostać? No tak, no. Ale wiesz, że to jest mój hot dog, specjalnie. I nie możesz go dostać, nie dla ciebie, nie dla psa, to jest pana. Rozumiesz to, pana, mnie, Jana Pawłowicza. Nie twój, ty jesteś tylko Maciej, zwykły, zwykły Maciej, szary. Hot dog jest mój.